Teorie spiskowe zawsze szokowały. Wszystko dlatego bowiem przedstawiały rzeczywistość zupełnie inną od tej, w której myślimy, że żyjemy. Czasami jednak teorie spiskowe są nie tylko szokujące, ale i przerażające. Tak właśnie jest ze spiskami dotyczącymi reptilian, czyli półludzi półjaszczurów, którzy mają dzięki swoim zdolnościom tworzenia iluzji upodabniać się do ludzi. Najczęściej oczywiście do tych najbardziej szanowanych, jak wysoko postawieni politycy, gwiazdy itd. Wszystko dlatego, że takie osoby mają realny wpływ na świat i ludzi, a to właśnie opanowanie nad światem chodzi ludziom jaszczurom. Oczywiście jest to teoria spiskowa, a żadnych dowodów na istnienie tych istot nie ma, choć niektórzy twierdzą, że przesłanką, że takie byty faktycznie występują w rzeczywistości, są nagrania, na których oczy różnych prezydentów, muzyków czy dziennikarzy ulegają dziwnej przemianie, co ma mieć związek z iluzją reptilian, która nie zawsze ma działać tak jak należy. Sami zobaczcie nagranie reporterki Fox News w czasie programu, której oczy stają się na chwilę naprawdę niezwykłe. Jak sądzicie? Czym może być to spowodowane? Czy to rzeczywiście dowód na istnienie reptilian, a może jakieś zakłócenia, lub da się to w inny sposób wyjaśnić? Zachęcamy do dawania łapek w górę i subskrybowania kanału.